Tam, 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 tam
to nas będzie widać. No, jedzie, petucha. Petucha. No widzisz, no nie mam, chciałem ją spotkać, to nie mam. Spotkałeś. Ale się nic nie zmieniło, tyle, no? Chciałem jeszcze raz postawić. No, niestety nie Ma nawet pokładane na kędrze brykiet węglowy, widzisz? Pewnie u nas tego nie ma, to ognik pewnie przywiózł. No przepraszam, tą gorąco jest. Bliżej się już nie. A nie dla ciebie tu zobaczymy. No, ten tam wyrodził pod wodą jedzie. Szanowni Państwo, do startu parady pozostało 35 minut, a ja pragnę Państwa poinformować, że na terenie parowozowni znajduje się Powiatowa Wolszczyńska Orkiestra Dęta, dla której proszę Państwa duże brawa! To siedzie? Ale to nam fajnie, to jest za was chętnie. Nie Tak, no nie wiem, a ten nie wiem co to za prawo jest. To są pewnie ci, co przyjechali do samego ten skutera. Syrenak na łodzi. Lekarskiego nie ma. Tam musi być gorąco. Samochód, który tam widzę na podglądzie.
dają, nie? Panie i panowie, paradę parowozów 2024 uważam za otwartą. Brawo. Słyszę, że one tam pomału już chyba przygotowują się do pierwszego przejazdu, albo nawet ten przejazd już się rozpoczął. Ci państwo, którzy są pod mostem, już mogli mi to jakoś potwierdzić. Obracamy się. Zbliża się do nas lokomotywa. Czyli lokomotywa pospieszna, ponieważ ta litera nazwy, litera P, świadczy o tym, że to jest litera, że to jest lokomotywa pospieszna. Natomiast one na początku będą prezentować się pojedynczo, później w parach, no i na finał będzie jeden wielki przejazd. Szanowni Państwo, to niemiecka seria BR-52. Już po zakończeniu II wojny światowej parowozy te z pozostawionych na terenie naszego kraju części były dalej produkowane i oznaczone na PKP jako TY-42. Około 150 takich lokomotyw powstało, a były one produkowane na terenie Polski w trzech fabrykach. To był Krzanów, Elbląg, a także Poznań, czyli zakłady Cegielskiego. Cóż to jest? Jak patrzymy na dużą lokomotywę, ciągnie ona za sobą właśnie oddzielny pojazd, tender, w którym zgromadzone jest paliwo, czyli woda i węgiel. Natomiast te malutkie lokomotywy, one tendra nie mają. Nazywają się te parowozy tędrzaki. One same... Paradoksalnie. Nie mają tendra, nazywają się tędrzaki. Dokładnie. Ale one same jakby na swoich barkach mają w skrzyniach zapas wody i z tyłu za budką maszynisty zapas węgla. Przyznam się Państwu, że kiedyś tender kojarzył mi się jednoznacznie z przebojem sprzedanym Elvisa Presleya Love Me Tender, ale przez te kilkanaście lat, jak zajmuję się tematyką kolejową, próbowałem się dowiedzieć, dlaczego tender. Ja do dzisiaj naprawdę nie wiem. Wojtku, ty wiesz? Nie odpowiem. Czyli są już jakieś tajemnice do odkrycia. Oni
pozdrawiają, zachęcają, żebyście im pokiwali. No i jeżeli podoba wam się ich prezentacja, to można ich też oczywiście nagradzać oklaskami. Jak w teatrze, jak na scenie. Poważny głos, poważna syrena, a to oznacza, że zmierza się jeden z niemieckich parowozów. Brawo, brawo, brawo! Bardzo wolno, dostojnie, pozostały jeszcze dwie lokomotywy, które zbliżają się do nas. Za chwilę, przyjadą, kiedy będzie chwila ciszy, powiemy, co łączy oba te parowozy. Takie same. Ale dym, ale chłębły, jakieś kawałki, takie wyświty pary. I to jest drugi z parowozów. Proszę Państwa, dwa parowozy. Wygląda trochę jak wyścig, a wygrywa ten, to dojedzie drugi do mety. Tak mam wrażenie, że im się nie spieszy. Szanowni Państwo, ale jeszcze puentując jakby ten wątek Hendra i Obrotnicy, te malutkie parowozy mają, patrząc na ich wielkość, ograniczony zasięg. Wiadomo, że nie pojadą zbyt daleko w porównaniu z dużą lokomotywą serii PT czy niemiecką PR52. Mają jednak jedną przewagę nad tymi dużymi lokomotywami. Wspomnieliśmy o obrotnicy, o urządzeniu, które nie tylko ma zadanie wstawić parowozy, ukierunkować ich przejazd na odpowiednie stanowisko w hali przodniej, ale powoduje też obrót parowozu. Sytuacje takie, kiedy lokomotywa parowa z tędrem do przepianej nie jest obrócona i miałaby wracać w trasę powrotną, nie kominem, a tędrem na przodzie, mimo iż w swoich dokumentach ma wpisaną prędkość konstrukcyjną, nawet w przypadku PT 110 km na godzinę, jeżeli nie obrócimy tego parowozu, może on poruszać się tędrem w przodzie tylko z prędkością 50 km na godzinę. Ograniczenie to nie dotyczy tych małych parowozów, ten żadnych. Spokojnie, będą jeszcze raz.
zobacz, ten TY, widzisz, zobacz, na saniach idzie.